W dzisiejszej produkcji chciałbym, byście poznali Dave'a, cwaniaczka, który znalazł całkiem sprytny i co najgorsze legalny sposób na okradanie naiwnych osób. Niestety, ale najczęściej ofiarami jego manipulacji padają dzieci. Ja jestem Infomot, dzień dobry i zapraszam do oglądania. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie będę chciał z wami porozmawiać na temat tego odcinka. Jest bardzo wiele informacji, jakie muszę wam dzisiaj przekazać, dlatego pozwólcie, że ruszymy powolutku, tak abym sam nie strzelił żadnej gafy, a następnie wystrzelimy serię potężnych argumentów i obalimy każdą minutę tego materiału. Zacznijmy od początku. Autorem filmu jest Dave. Hej, witaj. Z tej strony Dave. Co prawda nie mamy żadnych podstaw, aby mu wierzyć, jakby nie patrzeć, to jest internet, ale jeśli akurat to jest prawda, to muszę powiedzieć jedno. Gościu nie tylko jest dobrym manipulatorem, ale także tworzy całkiem przyzwoite piosenki. Ona jest taka słodka, wybuchowa i twarda, ta dziewczyna to jest petarda. Ale dobra, żarty na bok, skupmy się na tym, co faktycznie jest istotne. Przede wszystkim tytuł filmu. Kody do League of Legends na Riot Points 2018. A do tego wszystkiego nazwa kanału Riot Points Generator PL 2015. Po pierwsze, warto zadać pytanie, skąd tak duża rozbieżność dat? W końcu jakby nie patrzeć, są to aż 3 lata. Odpowiedź jest następująca. Jestem zdania, że w momencie, kiedy Dave tworzył ten materiał, nie wyobrażał sobie nawet, że jego film mógłby osiągnąć ponad 250 000 wyświetleń. Pewnie podejrzewał, że ten popyt ze strony odbiorców na darmowe RP ostygnie po kilku tygodniach, stąd nie zastanawiał się zbyt długo nad nazwą kanału. Dave nie jest głupi, to na pewno, bo widząc ciągły wzrost liczby wyświetleń, doszedł do wniosku, że całkiem sprytnym zagraniem będzie zmienianie daty. Po co robić kolejny film, jak wystarczy zmienić tytuł, prawda? I w ten oto prosty sposób, na pierwszy rzut oka, film, który ma ponad 2 lata, wydaje się być ciągle aktualny. Dodatkowo, dla pewności, Dave również postanowił zostawić kilka komentarzy na zasadzie, że ten program jest na bieżąco aktualizowany i działa z obecną wersją LoL'a. Dobra, przejdźmy teraz może do samego materiału. Przez pierwsze 50 sekund Dave wygłasza monolog o tym, że w internecie można znaleźć wiele złych, fałszywych, niedziałających pseudohaków. Sam długo poszukiwałem takiej aplikacji, gdyż w internecie znajdują się same podrabiane i niedziałające pseudohaki. Ale nagle następuje niespodziewany zwrot akcji i Dave informuje, że razem z programistami udało im się stworzyć aplikację na Riot Points. Link do aplikacji umieścił w opisie, do samej strony zaraz jeszcze przejdziemy, ale najpierw zobaczmy, jak ten program w ogóle działa. Jeszcze kilka chwil przed uruchomieniem programu, Dave najpierw pokazał status majątkowy swojego konta, by pokazać, że ten hak jest w 100% działający. A co trzeba zrobić, aby doładować nieograniczoną ilość RP-ków? Najpierw musimy zalogować się na swoje konto, a następnie uruchomić aplikację, wpisać swój login oraz wybrać serwer, na jakim gramy. Potem nie pozostaje nam nic innego, jak wybrać ilość RP-ków i PZ-ów, a na sam koniec musimy kliknąć wielki przycisk doładuj. Po tym wszystkim wyskakuje komunikat z gratulacjami oraz z informacją, że nasze przedmioty zostały dodane i w tym momencie Dave wraca do swojego konta, by ponownie pokazać obecny stan majątkowy. To, co się dalej wydarzyło, to prawdziwa bomba. Zresztą, zobaczcie to sami. Stan naszych punktów znacznie się zwiększył. Chodźmy więc do sklepu. Kogo by to sobie... O, na przykład mojego Majna. Tylko odblokowano, można grać. Nieźle, prawda? Wszystko wygląda na to, że program faktycznie działa. Jednak kłamstwo ma krótkie nogi i prawda szybko wyszła na jaw. Kiedy opublikowałem krótki post na naszej grupie Chleb i Infomoda z zapytaniem, czy w ogóle jest sens nagrywać taki materiał, znalazło się całkiem dużo komentarzy, abym faktycznie nagrał ten odcinek, jednak w szczególności moją uwagę zwróciła wiadomość napisana przez Pawła Kalisiewicza. Paweł podał konkretny czas filmu i zwalniając prędkość materiału, przedstawił screena, gdzie widać prawdziwą wartość RP-ków na koncie Dave'a. Prawdziłem i Paweł faktycznie miał rację. Zobaczcie to sami. W pewnym momencie, kiedy Dave przychodzi do LoL'a, prawdziwa wartość konta to 815 RP oraz trochę ponad 5000 PZ-ów. Jednak w magiczny sposób nagle pojawia się niemal 13000 RP i 52000 PZ-ów. Tutaj bez grama wątpliwości możemy stwierdzić, że wykorzystano cenzurę w postaci naklejki, która zawiera fałszywą ilość RP. Bardzo ci dziękuję za ten komentarz, Paweł, pozdrawiam cię gorąco, ale uwaga, bo to jeszcze nie koniec. Dave, dla potwierdzenia, że program jest jak najbardziej
bardziej sprawny, postanawia także kupić skórkę. Zdecydował się na zakup skórki i tu cytat: dla swojego maina, licealisty eko i oczywiście udało mu się. Mam do was pytanie, pamiętacie może kwotę, jaka widniała na jego koncie jeszcze przed uruchomieniem programu? Miał zaledwie 65 RP, a na screenie w trakcie przejścia miał 815 RP. Natomiast licealista eko kosztowało 750 RP. No panowie i panie, krótka matematyka. 815 RP odjąć 750 RP równa się 65 RP. Czyli na dobrą sprawę nagranie z jego konta na samym początku filmu było nagrywane zaraz po kupnie licealisty eko. To jest cała magia montażu. I w zasadzie na tym mógłbym zakończyć odcinek. Wiemy już teraz, mamy odpowiednie dowody, że program nie działa, a Dave jest pieprzonym kłamcą. Jednak przed nami jeszcze bardzo ważne pytanie, na które nie znamy odpowiedzi. Co Dave na tym zyskuje? By znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy wybrać się na stronę, skąd możemy pobrać aplikację. Strona jak strona, szału nie ma, nawet bym powiedział, że nie jest zbyt interesująca. Jednak znajdują się na niej dwie bardzo ważne informacje, jakie mogą nas zainteresować. Przede wszystkim ogromny guzik z napisem pobierz oraz komunikat, który znajduje się na samym dole. Program udostępniany jest w celach naukowych. Twórca nie ponosi żadnych konsekwencji związanych z wadliwym działaniem osób trzecich. Co to właściwie znaczy? Moi drodzy, Dave wbrew pozorom bardzo dobrze przygotował się do tego oszustwa. Kłamstwa, manipulacja, elementy socjotechniki, a także fotomontaż. Natomiast ten komunikat na dole to nic innego jak sprytne zabezpieczenie się w sytuacji, gdyby jakaś osoba chciała go pozwać. Bez tego prostego zdania sąd faktycznie miałby jakąś podstawę do rozpatrzenia tej sprawy i ukarania twórcy materiału, a tak to ma związane ręce i kompletnie nic nie może wskórać. A nawet jakby już doszło do rozprawy, to wnioskodawca, czyli osoba, która składa wniosek o ukaranie, jest z góry na pozycji przegranej, bo przecież widniała informacja, że twórca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Takie jest życie, moi drodzy, takie są przepisy. Teraz w tym momencie nie pozostaje nam nic innego jak pobranie aplikacji. I jak się okazało, to wcale nie jest takie proste. Mianowicie jesteśmy proszeni o numer telefonu, aby kontynuować pobieranie. Byłem ciekaw, co się stanie w momencie, kiedy już podam numer telefonu, dlatego podałem na szybko jakiś wymyślony numer i trafiłem na kolejny podejrzany aspekt. Strona poprosiła nas o wpisanie kodu PIN, jaki dostaliśmy SMS-em. No oczywiście nie dostałem żadnego SMS-a, bo numer, jaki podałem, nie istnieje, aczkolwiek pojawiła się bardzo interesująca rzecz. Co to takiego? Regulamin. Wcześniej absolutnie nigdzie nie był widoczny, a jak już podaliśmy numer telefonu, to nagle się pojawił. W takim razie zobaczmy, co ten regulamin zawiera. Generalnie regulamin zawiera 6 stron, znajduje się tam wiele formalności i pseudo-urzędowych zapisów, które kompletnie nie są dla nas istotne, ale muszą być, bo takie są wymagania, jednak również znalazłem coś, co faktycznie może was zainteresować. Czwarty punkt regulaminu, podpunkt 5. Po aktywacji użytkownik otrzymuje wiadomość powitalną. Koszt wiadomości powitalnej to 5 zł netto. W punkcie 6 znajdziemy informację, że wiadomości będą do nas wysyłane w poniedziałki, wtorki oraz środy o godzinie 12. Natomiast punkt 7 informuje nas, że łączny koszt usługi w ciągu jednego miesiąca wynosi prawie 80 zł. Czyli podsumowując całą akcję, gdybyście podali prawdziwy numer telefonu, a następnie odesłali wcześniej otrzymany kod PIN, to każdego miesiąca bylibyście stratni 80 zł, co w ciągu roku kosztowałoby was 960 zł. A program być może byście pobrali, w to nie wątpię, ale tak czy siak po obejrzeniu tego odcinka wiecie już doskonale, że ta aplikacja nie działa. I to jest odpowiedź na pytanie, co na tym zyskuje Dave. Zastanawiałem się jeszcze, jak to się stało, że komentarze pod tym materiałem w dużej mierze są przychylne, a tym bardziej ta dominująca ilość łapek w górę w stosunku do łapek w dół. Jeśli chodzi o tą kwestię, również znalazłem logiczne wytłumaczenie. Komentarze bez problemu można kupić nawet na Allegro. Sprawdziłem to i dla przykładu łapcie tutaj ogłoszenie, gdzie za niecałe 12 zł możecie już kupić 10 komentarzy ręcznie dodawanych przez polskich aktywnych użytkowników i co ciekawe, można nawet ustalić dokładną treść tych komentarzy. A lajki także można kupić, również na Allegro. Łapcie przykładowe ogłoszenie, gdzie za 100 łapek w górę pod filmem będziemy musieli zapłacić niecałe 4 zł. I jeszcze zanim zakończę ten odcinek, mam do was ogromną prośbę. Link do filmu Dave'a znajdziecie w opisie. Broń Boże, nie mam na celu promowania tego oszusta, natomiast chciałbym, byście weszli na jego materiał i zostawili łapki w dół. Być może jak wiele osób obejrzy ten materiał i faktycznie zostawi mu łapkę w dół, to Dave będzie zmuszony wyłączyć ocenę materiału, co być może uchroni potencjalną ofiarę przed ściągnięciem aplikacji. To wam zajmie dosłownie kilka sekund, a być może dzięki temu uda nam się uratować kilka naiwnych i łatwowiernych osób. Teraz taki drobny komunikat do osób, które zostały oszukane. Jeśli padłeś ofiarą Dave'a, to proszę skontaktuj się ze mną na maila podanego w opisie. Postaram się pomóc i jeśli tych zgłoszeń będzie naprawdę dużo, to nawet jest szansa na ukaranie Dave'a. Nie powiem, jak chcę to zrobić, bo podejrzewam, że Dave również ogląda ten materiał i będzie mógł się na to przygotować, ale jest kilka niecodziennych sposobów na rozwiązanie takiego problemu, a przynajmniej nagłośnienie całej sprawy. A teraz drugi komunikat, tym razem bezpośrednio zwrócę się do Dave'a. Oglądając twój materiał, analizując go oraz badając wszystkie aspekty, jestem skłonny stwierdzenia, że jesteś mądrym gościem. Sprytnie
świetnie to wszystko przygotowałeś. Więc doskonale zdajesz sobie sprawę z faktu, że grupa oszukanych przez ciebie osób to są dzieci, które są bardzo naiwne, bo taka jest ich natura, to są tylko dzieci. Nie zdają sobie sprawy z faktu, że z pozoru taki miły, fajny Dave ma wobec nich złe zamiary. Prędzej bądź później zostaniesz ojcem i wyobraź sobie sytuację, kiedy twoja pociecha będzie wracała ze szkoły i ktoś ją napadnie, okradając przykładowo z telefonu. Twojemu dziecku zostanie trauma do końca życia, przez kilka lat będzie żył w strachu, będzie bał się samemu wychodzić z domu. A jak już będzie wychodził, to każda osoba, jaką spotka na chodniku, będzie dla niego potencjalnym zagrożeniem. Wiem, co mówię, sam będąc dzieckiem zostałem napadnięty i prawie zostałem uprowadzony. Nigdy tego nie zapomnę, nie masz żadnej różnicy pomiędzy tobą a ludźmi, którzy mnie pobili oraz okradli. Jesteś dokładnie takim samym skurwysynem. Zastanów się raz jeszcze, czy aby na pewno chcesz dalej zarabiać na dzieciach, na ich naiwności, na ich wiarę w dobrych ludzi. Zło, jakie wyrządziłeś, prędzej bądź później do ciebie wróci, z taką różnicą, że uderzy cię dwa razy mocniej. Jeśli macie ochotę, bym przeprowadził taki mały test, konfrontację, jak zwał tak zwał, bym faktycznie podał prawdziwy numer telefonu i sprawdził, czy ten program zawiera dodatkowo wirusy, nie wiadomo co tam jeszcze można spotkać, być może jakiś keylogger, to na naszej grupie Chleby Infomoda znajdziecie ankietę, w której będziecie mogli zagłosować. Linki jak zawsze znajdziecie w opisie. Dużo osób może mieć do mnie pretensje, po co w ogóle nagrywam o tym odcinek, w jakim celu robię to kolejny raz, bo w przeszłości nagrywałem już wiele podobnych materiałów ze stronami, które były skamami, tak? Odpowiedź jest prosta. Profilaktyka. Profilaktyki nigdy za wiele i nawet jeśli duża część osób nigdy nie ufała takim stronom, to nawet jeśli tym materiałem uda się uratować chociażby jedną osobę, jedno dziecko, to chociażby dla tej jednej osoby warto było nagrać taki materiał. Niech ta produkcja będzie dla was przestrogą i wyjątkowo proszę was, byście zostawili łapkę w górę, udostępniali ten odcinek na Facebooku, na grupach, swoim znajomym, aby dotrzeć do jak największej liczby osób. Dziękuję. To wszystko. Mula z Infomod. Narka. Mimo twej obrony będziesz skończony. Potwór! Nie zamierzam cię ukarać, lecz ona pozna prawdę i zrozumieć, że dowody są to jasne, że